sektor AG, tu jednostka Straży Granicznej, SG 213. 213, Piotr, co tam? Witam serdecznie. Chciałem spytać, ile osób załogi, ilu pasażerów macie? 3 członków załogi, 12 pasażerów. Teraz pytanie, skąd wyszliście, dokąd będziecie wracać? Wyjście było 7 rano z Władysławowa i powrót w godzinach tak po 19 też do Władysławowa. Proszę pana, chcieliśmy wysadzić grupę kontrolną na pana jednostkę. Z której strony byłoby dla pana wygodniej? No bez różnicy, także zapraszam do prawej grupy. Teraz tak, dokumenty jednostki, na pewno dokumenty wszystkich załogi. Może zobacz, jeśli możemy tutaj sobie... No to może to będzie wygodne. Jasne. O, już widzę, co jest mówione. To jest pan Lekary. To jestem ja, a pan kandydat ma przy sobie. No może przynoszę jego, to będzie to. Tak, zgadza się. To jest pan i Krzysztof. Nie ma się pasy bezpieczeństwa tutaj w kółach, to. Czy... Tu jest akurat jedna, reszta jest tam. Siedzi zębne. Jedną zobaczę. Też pilnować, żeby wam listy nie uciekły, bo to też jest duże wyposażenie. Jak mówiłem, artykuł 49a, paragraf 1 kodeksu karnego, przekroczenie granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom, to znaczy bez wymaganych dokumentów. 100 zł, mandat kredytowany, to znaczy do opłacenia na poczcie. Tu są bloczki, tu jest czytelny podpis osoby ukaranej. Żadnych punktów karnych nie ma. Nie, to nie samochód. Spokojnie. Tu jest czytelny podpis. Mocno dociskać, jeśli mogę prosić. Ja jestem z upoważnienia dowódcy, jestem dowódcą grupy kontrolnej. Spisane dane jednostki, spisane miejsce, w którym była kontrola, godzina i data. Kontrola jednostki bez uwag, sprzętu na tej jednostce również bez uwag. Tak jak tutaj była mowa, jeden z pasażerów został ukarany mandatem karnym kredytowanym 100 zł. Po jednostce, po kontroli jednostkę zwalniam do wykonywania dalej czynności, które macie. Dobra, również tego wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, miłego dnia.